Kiedy kilka lat temu Agata budowała swoje domki rekreacyjne dla gości, wymarzyła sobie, że będą one z naturalnego budulca, dlatego zastosowała sosnę. Nie przewidziała jednak, że w przeciągu kilku lat dosłownie piękna jasna sosna zamieni się w bursztynową barwę. A na to już nie miała pomysłu. Wezwała więc ekipę Green Canoe do pomocy, a my stanęliśmy przed dużym wyzwaniem. Czekało na nas 5 problemów, 5 wyzwań i tylko 5 tygodni na realizację. Nowa kolorystyka, kwestia mebli, kwestia oświetlenia i dodatków, kwestia tekstyliów, no i najważniejsze, kwestia funduszy. Nasza metamorfoza nie mogła być zbyt kosztowna. Witajcie na pokładzie Green Canoe. Zaczynamy! No dobrze, wiecie już, przed jakimi wyzwaniami stanęliśmy, więc przyjrzyjcie się teraz dokładnie tej przestrzeni. Przyjrzyjcie się ścianom, temu, jak to wszystko wyglądało, jakie to były kolory i jakie dodatki, bo za chwilę, za sprawą dotknięcia czarodziejskiej różdżki, a tak naprawdę tego pędzla i wielu litrów farby, przeniesiemy się w całkiem odmienną przestrzeń. Gotowi? Raz, dwa, trzy! I jesteśmy już w domku na plaży. Jeżeli na plaży, to spokój, chill out, relax, czyli bardzo delikatna kolorystyka. Stosując moją złotą trójkę, czyli bazę kolorystyczną, do której dobieram dodatki, zastosowałam tutaj biel jako podstawę, do niej granat i beż i błękit jako dodatek. A jeżeli chodzi o dekoracje, sięgnęłam po sznury, sieci, patyki i piasek, czyli wszystko to, co możemy zobaczyć na plaży. Domek na plaży już w samym założeniu kojarzyć miał się ze spokojem i relaksem. Dobrałam więc dekoracje pochodzące wprost z natury. No właśnie takie jak piasek albo wygłaskane falami drewno czy grube liny. Do tego dołożyłam ciekawe oświetlenie, no i dużo świec, które wprowadzają do wnętrza dobry nastrój. Naturalne duże pnie drzew, służące jako podręczne stoliki do eksponowania dekoracji czy po prostu do odstawienia kawy, robią wrażenie już od wejścia. Zawsze twierdziłam, że natura jest najlepszym źródłem pięknych akcesoriów. Samo malowanie domku na plaży okazało się na tyle przyjemnym zajęciem, że Agata, zachęcona tak dobrymi rezultatami, odmieniła także za pomocą farb meble. Domek na plaży powstał przy użyciu farb Decoral. Wybierając produkty do tej metamorfozy, jak to Green Canoe, kierowałam się jakością, ale zależało mi jeszcze, żeby Agacie usprawnić pracę. Poleciłam więc jej dekoral do zadań specjalnych, a dokładnie szybko schnącą emalię akrylową. O tym, czy rzeczywiście pomogło jej to w malowaniu, spytałam już samą Agatę. Pamiętam, jak na samym początku metamorfozy domku na plaży zadzwoniła do mnie zadowolona i podekscytowana Agata, informując mnie właśnie o tym, że farba szybko schnie i że ona może właściwie już drugą warstwę kłaść. Pamiętasz tą rozmowę, Agatka? Prawda, pamiętam tą rozmowę. Musiałam podzielić się tą informacją, że druga warstwa może być nakładana znacznie szybciej. No i dzięki temu prace postępowały w szybszym tempie. Rzeczywiście, słuchajcie, ten domek bardzo szybko powstał. Szybko Ci się udało wymalować wszystkie ściany, wszystkie takie elementy nawet małe tutaj, i wiem, że też meble malowałaś, tylko już inną farbą, prawda? Emalia olejno-alkidowa, czy ona też tak szybko schła jak ta akrylówka? Prawda, bardzo fajnie się nią malowało, natomiast powiem Ci, Asiu, szczerze, że jednak troszeczkę dłużej schnie. Alkidowe farby to mają w sobie, że one więcej czasu potrzebują, ale są bardzo wytrzymałe i rzeczywiście bardzo też odporne, prawda, na wszystkie ścierania. Tak, i bardzo fajnie pokrywają. Mhm. Jak meble, powiedz, jak się sprawują, bo wiem, że już używasz je jakiś czas, coś się z nimi dzieje, nie tak? Meble też, słuchajcie, możecie malować farbami, jeżeli macie stare meble, które, no nie wiem, myślicie o tym, żeby je wyrzucić, albo już się Wam nie za bardzo podobają, jeśli chodzi o fakturę czy kolor, możecie je właśnie odmienić kolorystycznie. A jak z jakością? Bardzo fajnie się sprawdzają. Meble, mogę Ci już, Asiu, zdradzić, że miałam gości, którzy użytkowali domki i meble również, i bardzo byli zadowoleni i z jakości, i z wykonania, i z tego, jak bardzo fajnie można drobnymi detalami urządzić tak piękne wnętrze.
To się bardzo cieszę. Czyli to nasze założenie, tak, że to ma być domek pełen relaksu, spokoju, gdzieś właśnie kojarzący się z plażą, z czasem spędzonym na plaży. Ja uważam, że co, w 100% chyba udało się spełnić tak naprawdę. Bardzo, bardzo. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona. Bardzo miło wysłuchiwać od gości takie ciepłe słowa, że domek jest bardzo przyjazny, ciepły, przytulny, nie chce się z niego wychodzić. I te wszystkie dodatki po prostu tworzą cały klimat. Super. No to co, podajemy, słuchajcie, Wam przepis na sukces. Farba szybko schnąca, akrylowa dekoral. Dodatki wprost z natury, małe akcenty dekoracyjne i sukces gwarantowany.